Gdy wszystko było w głębokim milczeniu, a noc w swym biegu połowy drogi dosięgła, wszechmocne słowo Twoje, Panie, stąpiło z nieba, z królewskiego tronu. Te słowa, które zainspirowały autora słynnej kolędy Cicha noc, w pierwszym, pierwotnym znaczeniu wcale nie odnoszą się do Syna Bożego. Są to słowa wyjęte z Księgi Mądrości. I to słowo, które zstępuje z nieba, z królewskiego tronu, to anioł pomsty, który zabije wszystko, co pierworodne w Egipcie. Zapraszam. Ten materiał jest o tyle nietypowy, że jest on takim przepracowaniem kazania. Otóż w niedzielę, w oktawie Bożego Narodzenia, właśnie te słowa słyszymy w antyfonie na wejście, czyli w introicie. To są te słowa, które otwierają mszę świętą. To są słowa, które pierwsze słowa zmienne, które pojawiają się w liturgii mszy świętej. Gdy wszystko było w głębokim milczeniu, a noc w swym biegu połowy drogi dosięgła, wszechmocne słowo Twoje, Panie, stąpiło z nieba, z królewskiego tronu. Kościół używa tych słów jednoznacznie w odniesieniu właśnie do tajemnicy Bożego Narodzenia. I tutaj przed oczami rysuje się nam właśnie szopka, rysuje się nam to ubóstwo, ten Emmanuel, Bóg z nami. Bóg, który staje się bliski, który ukrywa się najpierw w łonie Najświętszej Maryi Panny, po to, aby później być dziecięciem i prowadzić życie ukryte, aby dopiero później wyjść i nauczać i aby ostatecznie zapłacić swoją krwią za nasze grzechy. Bóg zna. W jaki sposób więc te słowa wyjęte z Księgi Mądrości, które jednoznacznie odnoszą się w swoim pierwszym znaczeniu właśnie do tego anioła pomsty. Tam jest w Księdze Mądrości, w tym fragmencie, dokładnie opisane, o co w tym chodzi. To jest kwestia Mojżesza, Faraona, który nie chce wypuścić Izraelitów z Egiptu, plag egipskich i ostatecznie właśnie w środku nocy ten anioł pomsty, który przychodzi po to, aby zemścić, aby pomścić te zbrodnie na Izraelitach, których dopuścili się Egipcjanie, zabija wszystko, co pierworodne i ta ostateczna plaga, jak wiemy, skłania Faraona do tego, żeby wypuścić Izraelitów z tejże niewoli. Jak to się w ogóle ma do uroczystości Bożego Narodzenia? Ano ma się bardzo dobrze. Otóż nam to Boże Narodzenie niestety pod wpływem tego światowego ducha może się kojarzyć tak bardzo jednostronnie, właśnie w ten sposób, że ono tutaj dzieciątko, taka uboga rodzina i żłóbka i stajenka i tak dalej. Jednak, gdy nie dostrzeżemy tego drugiego aspektu, który jest w tym pierwotnym znaczeniu tych słów wyjętych z Księgi Mądrości, nasza wizja świąt Bożego Narodzenia jest wykrzywiona. Musimy dostrzec również, że to dzieciątko to jest ten Bóg zastępów. To jest pojęcie ze Starego Testamentu, Bóg zastępów. Te zastępy to są zastępy zbrojne, to jest wojsko. A więc to jest ten Bóg mocny, to jest ten Bóg, który właśnie zabija to, co pierworodne w Egipcie. To jest ten Bóg, który mówi do Jozuego: bądź mężny i umacniaj się, i nakazuje mu wejść i zdobyć ziemię obiecaną ogniem i mieczem. To jest ten sam Bóg. A więc ten Bóg zazdrosny, czyli Bóg, który domaga się swoich praw, który nie toleruje nieakceptowania swoich praw. Co jest koniecznie potrzebne, co doskonale pasuje do chrześcijańskiej wizji Pana Boga, bo jeśli Bóg jest stwórcą wszystkiego, tą pierwszą przyczyną, prawodawcą, to oczywiście, że musi ostatecznie wymagać tych praw, które zostały ustanowione, bo to jest Jego dzieło. A dzieło ma jakiś cel. I to dzieło musi do tego celu zdążać. Dlatego każde wykrzywienie, każde zboczenie od tego celu, od drogi do celu po prostu musi zostać ukarane. Jest to koniecznie potrzebne właśnie wtedy, gdy przyjmiemy tą perspektywę chrześcijańską Pana Boga, czyli Boga jako
źródła wszystkiego, Boga jako prawodawcę dla całego świata, jako pierwszej przyczyny i końca wszystkiego. Jeśli się przyjmie taką pogańską wizję Pana Boga, jako takiego bożka, który jest takim nadczłowiekiem, gdzieś tam w chmurach nieśmiertelny, no to on może sobie ustawiać przykazania albo nie, jak chce, może przestrzegać, może nie przestrzegać i tam wyobrażamy sobie lepszego albo gorszego. Tak to robili poganie, lepszy taki, który mniej jest surowy, gorszy taki, który jest bardziej surowy i bardziej wymagający, tak w cudzysłowie. I tak też bardzo często ateiści widzą chrześcijańskiego Boga jako no, jakąś taką istotę, która ustanawia jakieś tam sobie przykazanie, jakby daje nam przykazanie i z racji, że ma władzę, to może od nas w jakiś sposób to egzekwować. Znaczy oni tak twierdzą, że my sobie tak Pana Boga wyobrażamy. To jest zupełnie inna wizja. Jeśli mamy twórcę jakiegoś dzieła, to ten twórca wie, do czego to dzieło służy. I jeśli to dzieło próbuje w jakiś sposób zboczyć z tej ścieżki prowadzącej do celu, to się po prostu psuje. I tyle. Tak jak jeśli my stworzymy telewizor, jeśli on w jakiś sposób, oczywiście to nie jest istota świadoma, natomiast jeśli on w jakiś sposób nie realizuje swojego celu, to znaczy, że coś tam się po prostu popsuło. I tak samo jest z nami. Tylko my jesteśmy istotami wolnymi, a więc mamy poznać rozumem nasz cel, poznać drogę do niego i obrać ją wtedy w sposób świadomy i dobrowolny, bo nasz rozum jest tak stworzony, żeby rozpoznać, że ten cel jest dobry i dla nas, i obiektywnie, i że te środki są i dla nas, i obiektywnie dobre, i ten nasz rozum powinien do tego to rozpoznać jako dobre i wola wtedy naturalnie powinna zachcieć właśnie do tego podążać. Ale to tylko dygresja a propos tego, że Pan Bóg musi być tym Bogiem zazdrosnym. To tak w cudzysłowie, zazdrość tutaj oczywiście nie jako emocja, która budzi się dlatego, że widzę, że ktoś ma coś, co ja bym chciał mieć, to nie w tym sensie, że Pan Bóg zazdrości komuś, zazdrości jakiejś czci, że my oddajemy cześć komuś innemu, tylko zazdrość w tym sensie, że jest to Bóg domagający się swoich praw i tak musi być, jeśli przyjmiemy wizję Boga właśnie jako pierwszej przyczyny, jako Pana wszystkiego, jako Stwórcę, bo to Twórca tworzy dzieło dla jakiegoś celu i Twórca oczekuje, że to dzieło ten cel spełni. Nowy Testament wcale nie wykasował tej wizji tego Boga mocnego, tego Boga w cudzysłowie zazdrosnego. Pan nasz Jezus Chrystus, gdy mówi o sądzie ostatecznym, mówi bardzo konkretnie. Jednych podzieli na lewo, drugich na prawo, jednych wyśle na lewo, innych na prawo. Powie, pójdźcie błogosławieni Ojca mego, idźcie precz przeklęci w ogień wieczny. A więc jasny, konkretny wyrok, według jasnych, konkretnych kryteriów, według tego właśnie, czy człowiek poszedł za swoim celem, czy nie. Czy przyjął ten cel, poszedł za nim, czy odwrócił się od niego i stwierdził, że sam sobie swój cel wyznaczy. Co się dzieje, gdy któryś z tych aspektów zostanie pominięty? Z jednej strony Bóg bliski, Emanuel, Dzieciątko, Jezus. Z drugiej strony to Dzieciątko to jest ten Bóg zastępów, to jest ten Bóg mocny, to jest pierwsza przyczyna. Gdy o którymś z tych aspektów zapomnimy, wtedy popadamy od razu w pewne patologie. Jeśli zapomnimy o tym aspekcie tej mocy Bożej, tej czci Bożej, adoracji Pana Boga, tego, że jest On wszystkim ostatecznie i zostawimy tylko właśnie takie uczuciowe, emocjonalne, o Dzieciątko, ubóstwo, to jest to, w którą stronę idzie ten świat. Czy powiedzmy szedł 15 lat temu, bo w tej chwili idzie już w stronę takiej absolutnej sekularyzacji, tak żeby święta w ogóle nie miały już żadnego odniesienia do chrześcijaństwa. To już jest taka bardzo widoczna tendencja, natomiast jeszcze 15 lat temu szedł w taką stronę po prostu takiego jeszcze z chrześcijańskimi odniesieniami święta, ale już właśnie tylko takiego ckliwego, takiego, że o, tutaj tak pięknie ubóstwo i tutaj Pan Jezus taki właśnie biedny i ubogi i jest zimno. Taka perspektywa sprawia, że nie dostrzegamy tego, co najbardziej istotne w tych świętach. Pan Jezus przychodzi po to, aby nas do nieba zaprowadzić. Przychodzi po to, aby uczynić nas dziećmi Bożymi poprzez wszczepienie w siebie. Jak powie święty Piotr, staliśmy się uczestnikami boskiej natury. Pan Jezus sam powie, ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Jeśli ktoś nie przynosi we mnie owocu, Ojciec odcina tą gałąź i wrzuca ją w ogień. A więc po to Pan Jezus przychodzi. Jeśli o tym zapomnimy, to cały sens tych świąt odpada. Zostaje tylko właśnie taka przyjemna, mniej lub bardziej otoczka, pusta w środku. Wszyscy ci, którzy mówią o Panu Jezusie, mają usta pełne Pana Jezusa,
ale nie dostrzegają tego drugiego aspektu, tego, że on jest tym Bogiem mocnym, tym Bogiem w cudzysłowie zazdrosnym, domagającym się swoich praw. Jak wspomniałem, po prostu nie może inaczej jako pierwsza przyczyna. Jest to koniecznie potrzebne, dobre, sprawiedliwe i dobre jak najbardziej również dla nas. Jeśli się o tym zapomni, no to cały sens inkarnacji, czyli wcielenia Słowa Bożego, po prostu zostaje skasowany. Cały sens chrześcijaństwa zostaje skasowany. I to, co dzisiaj mówię, dotyczy jak najbardziej dzisiaj bardzo wielu również katolickich kaznodziejów, którzy zapominają o tym, że Pan nasz Jezus Chrystus jest tym Bogiem mocnym, że On domaga się tej czci, że nie ma innego imienia, w którym człowiek może być zbawiony. Jest mnóstwo takich księży, biskupów, wyższej i tych biskupów na najwyższych stanowiskach, w których nauczaniu tego aspektu nie ma. Tego aspektu, po co Pan Jezus przyszedł? Po to, aby wszczepić nas w siebie, aby w ten sposób, abyśmy mogli dostąpić zbawienia. To ustąpiło miejsca różnym takim modernistycznym mrzonkom, że o, Pan Jezus przyszedł, żeby objawić człowiekowi, jak wspaniały jest człowiek, żeby objawić człowiekowi człowieka, Henri de Lubac. No i jeśli tak, no to samo robił Budda, Mahomet i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo, bardzo wyraźnie widoczne i w pewnym stopniu w nauczaniu współczesnych hierarchów kościelnych i tym bardziej w tym świecie, który jeśli właśnie święta, no to tylko właśnie na tym poziomie takim, że o, tutaj tak pięknie, słodko i zobaczcie dzieciątko. Natomiast w ogóle w ten sposób pomija się cel Bożego Narodzenia. Jeśli natomiast zapomnimy o drugim aspekcie, to znaczy widzieliśmy, gdy zapomnimy o czci Bożej, o tym, kim jest to dzieciątko, zostaje nam tylko taka światowa, tkliwa ceremonia, nic tak naprawdę nie znacząca. Z drugiej strony, jeśli porzucimy ten aspekt tego Emmanuela, tego bliskiego Boga, tego, że Pan nasz Jezus Chrystus jest z nami, przyszedł jako dzieciątko, został z nami pod postacią chleba i wina, został z nami w Najświętszym Sakramencie, wciąż jest tym Emmanuelem, tym Bogiem bliskim, tym Bogiem z nami. Jeśli ten aspekt z kolei zostanie zapomniany, zostaje tylko ten Bóg zastępów, to wtedy grozi popadnięciem w zupełnie inną patologię. I to może być zaskakujące, kogo podam jako przykład. Otóż Luter jest typowym przykładem człowieka, który zapomina o tym, że Bóg jest Bogiem z nami, jest tym Bogiem bliskim. W jaki sposób zapomina? Wizja Lutra, wizja Pana Boga, czyli wizja Lutra, Pana Boga, jest wizją tyrana, czyli wszechwładnego wprawdzie, ale jednak nie bliskiego, nie czułego, nie dobrego, tylko tyrana. Bóg nie oczyszcza z grzechu, ludzkość jest grzeszna, niegodna Niego, tak On jest wyniesiony ponad wszystkich ludzi. My jesteśmy tylko tacy grzeszni i brudni i Pan Bóg nie oczyszcza z grzechu według Lutra, tylko mówi zupełnie arbitralnie, zupełnie tak po prostu, z własnej woli. Ty i ty i ty jesteście zbawieni, reszta do piekła. Tyran, który po prostu sobie decyduje, kto pójdzie do piekła, kto pójdzie do nieba, to jest tylko i wyłącznie jego wola. Taką wizję Boga ma Luter i nie przez przypadek protestanci nie są w stanie zaakceptować Najświętszego Sakramentu. Właśnie dlatego, bo ich wizja Boga to nie jest Emmanuel, to nie jest Bóg z nami, to nie jest Bóg bliski. Oni nie są sobie w stanie wyobrazić, że Bóg mógłby być tak blisko nas, żeby ukryć się pod postacią pokarmu. Właśnie dlatego, bo ich wizja Pana Boga to jest wizja tyrana, który nie oczyszcza z grzechu tak naprawdę, tylko zakrywa nasze grzechy arbitralnie swoim własnym wyborem. Tak to widział Luter i właśnie dlatego od samego początku u niego tak ogromna awersja wobec Najświętszego Sakramentu, którą widać u wielu protestantów do dzisiaj właśnie, że to dla nich bluźnierstwo niejako, że Bóg mógłby być tak blisko nas. Otóż tak, Bóg jest tak blisko nas. Ten wielki, nieskończony majestat, pierwsza przyczyna jest tak blisko nas w naszych tabernakulach. Śpieszmy do Niego, padajmy przed Nim na kolana, uwielbiajmy Go. Za każdym razem, gdy wchodzimy do kościoła, to pamiętajmy, że stajemy przed Bożym majestatem, przed naszym Stwórcą, przed tym, który jednym aktem swojej woli powołał cały ten wszechświat do istnienia. On tam jest. I właśnie dostrzeżenie tych dwóch aspektów, wielkości tego Boga, tej pierwszej przyczyny, Jego absolutnej niezależności od wszystkiego innego,
Ta doniosłość, ta cześć, którą my jesteśmy mu winni, to ten aspekt, a z drugiej strony jego bliskość. Dzisiaj konkretnie w Najświętszym Sakramencie. Dopiero wtedy, gdy widzimy te dwa aspekty, dostrzegamy tą piękność, to piękno Bożego objawienia, piękno prawdy po prostu. Jakże wielkie rzeczy nam Bóg uczynił. Dostrzegamy, jak wielkie rzeczy nam Bóg uczynił właśnie również w to święto Bożego Narodzenia. Śpieszmy oczywiście do Kościoła, do tabernakulum i oczywiście śpieszmy tam, gdzie cześć Panu Jezusowi jest faktycznie oddawana. I tutaj myślę, że jest jasne, o czym chcę w tej chwili jeszcze dwa zdania powiedzieć. Oczywiście, że chodzi mi o mszę świętą trydencką. To jest ryt, który jest całkowicie ukierunkowany na tego Boga w tabernakulum. Stoimy przed Stwórcą, przed tym, który jest godny wszelkiej czci. Nasza liturgia musi być ukierunkowana na Niego, na Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem. Musimy Jemu przede wszystkim cześć oddawać. Ta nowa liturgia, która gubi kierunek, która niby ma być ukierunkowana na Boga, ale tak naprawdę no, jesteśmy zgromadzeni w takim, w cudzysłowie, kółeczku, tak patrzymy na siebie i zajmujemy się w dużej mierze sobą. Oczywiście, że jest mnóstwo modlitw, pieśni i tak dalej. Natomiast stopień, gdy spojrzymy na to, jakie zmiany w rycie się dokonały, o tym będzie niedługo materiał. Będzie to konkretne porównanie rytu trydenckiego Novus Ordo i rytu protestanckiego Cranmera, stworzonego krótko po reformacji w Anglii. Gdy spojrzymy na to, to bardzo dokładnie widzimy, że kierunek zmian w ceremoniach szedł od oddawania czci Panu Bogu do człowieka. Usuwano te elementy, które były najbardziej adoracyjne, które najbardziej podkreślały rzeczywistą obecność, które najbardziej wskazywały na ofiarny charakter mszy świętej, a ofiara no to jest coś, co składamy bezpośrednio Panu Bogu. Uczta to jest coś, w czym my się zajmujemy. I tak w nowej mszy podkreślenie bardziej tego charakteru uczty, wyniesienie go i prawie że zapomnienie o charakterze ofiary jest w pewnym sensie bluźniercze. To znaczy, gdy przychodzimy na ofiarę i nie mówimy ludziom o tym, że to jest ofiara, gdy przychodzimy przed Najświętszy Sakrament, przed Boga i nie dajemy poprzez te ceremonie, które się odbywają, jednoznacznie znać, że to jest Bóg, że to jest nasz Stwórca, że to jest wszystko, tylko zajmujemy się sobą. Wprawdzie oczywiście są jeszcze modlitwy, tak, są jeszcze jakieś pojedyncze znaki adoracji, ale jest ich bardzo mało. Do tego stopnia, że bardzo łatwo człowiek uczęszczający na Novus Ordo może stracić wiarę w rzeczywistą obecność. Na Zachodzie stało się to bardzo drastycznie, ale i w Polsce zapytajmy, ilu katolików dzisiaj faktycznie wierzy w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Zadajmy naszym bliskim pytanie, czym jest Najświętszy Sakrament? Co tam jest w Najświętszym Sakramencie? Co to jest Najświętszy Sakrament? Ilu powie, że to faktycznie jest Pan nasz Jezus Chrystus, rzeczywiście substancjalnie obecny pod postacią chleba i wina? Nie przez przypadek ta wiara drastycznie spadła w rzeczywistą obecność. Nie przez przypadek ma związek z tym to, że dzisiaj w kościołach powszechnie nie oddaje się w sposób wyraźny czci wobec Najświętszemu Sakramentowi. Nie pokazuje się rytami, ceremoniami, modlitwami, nie pokazuje się całą liturgią jednoznacznie, że przyszliśmy tu dla Pana Boga, obecnego w Najświętszym Sakramencie, rzeczywiście, substancjalnie obecnego, że przyszliśmy tu do Emanuela. Dlatego my śpieszmy naprawdę do tabernakulum, do Emanuela, tam, gdzie naprawdę jest Mu cześć oddawana. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.